Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest fundamentem naszej cywilizacji. Zapraszam. Zdanie, że krzyż jest fundamentem, osią naszej cywilizacji, nie jest niczym niezwykłym i na pewno każdy z nas już kiedyś je słyszał. Natomiast myślę, że bardzo często nie jest odpowiednio głęboko zrozumiane. Otóż pojęcie ofiary jest pojęciem głęboko fundamentalnym. Można powiedzieć, że jest osią, wokół której kręci się nasza cywilizacja. Jest osią naszej cywilizacji. Pojęcie ofiary. Dlaczegoż to? Oczywiście dlatego, że sam Bóg dokonuje ofiary. To jest jakby fundament naszej wiary, na której powstała nasza cywilizacja. Fundament łacińskiej cywilizacji, pojęcie ofiary. Najpierw dwa słowa o tym, co mam na myśli, gdy mówię ofiara. Mam tutaj na myśli, powiedzmy, dosyć ogólne pojęcie, to znaczy oddanie czegoś cennego ze względu na coś, co człowiek jeszcze bardziej ceni. A więc oddanie czegoś cennego ze względu na coś, co człowiek jeszcze bardziej ceni. I oczywiście ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa pokazuje nam rzeczy najcenniejsze. Pan nasz Jezus Chrystus, jako Bóg człowiek, oddaje swoje życie, które ma nieskończoną wartość. W imię czego? Dlaczego? Co On ceni tak bardzo, że jest gotów przyjąć tą śmierć krzyżową, aby to zdobyć, aby to uzyskać? Otóż jest to nasze zbawienie. Jest to zbawienie dusz. I to jest pierwszy element, który wynika jakby z tego fundamentu naszej cywilizacji, czyli prymat wieczności. Zbawienie dusz. Doprowadzenie ich do wiecznej szczęśliwości z Bogiem w niebie. Nadprzyrodzona szczęśliwość przerastająca nasze naturalne możliwości. Także aby się do niej dostać, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa. Potrzebujemy stać się częścią Boga człowieka, aby móc to szczęście osiągnąć. To jest rzecz tak bardzo wartościowa, że Bóg człowiek jest gotów oddać życie swoje jako człowiek, co do swojej ludzkiej natury, po to, abyśmy my mogli tego zaszczytu, tego szczęścia dostąpić. To jest ten pierwszy fundamentalny, pierwsza fundamentalna rzecz, pierwszy fundament, o którym chciałem powiedzieć. Druga rzecz to jest to, że ofiara Pana Jezusa jest wzorem dla każdego człowieka. Pan nasz Jezus Chrystus dał nam również przykład. Przykład ofiarności, przykład gotowości do tego, aby właśnie coś poświęcić, coś, co jest dla nas cenne, poświęcić dla większego dobra. A więc cywilizacja łacińska jest cywilizacją, która nie istnieje dla tego świata, prymat wieczności, ale jednak istnieje w tym świecie i bardzo mocno stąpa po ziemi. Dlaczegoż to? Dlatego, że właśnie pojęcie ofiary zawiera w sobie, że człowiek musi oddać coś cennego. Coś, co jest dla nas cenne. Czyli katolicyzm nie pogardza doczesnością. Nie uważa, że to jest złe samo w sobie. Nie uważa, że to jest w jakiś sposób godne pogardy. To jest dla nas bardzo cenne. Aby ofiara miała sens, musimy oddawać coś cennego. A więc prymat wieczności, ale jednocześnie odpowiedni szacunek wobec doczesności i prymat. I ten szacunek wymaga jakby właśnie tej gotowości do oddania tego, co cenimy, dla tego, co cenimy bardziej, czyli dla wieczności. I z tego połączenia wynika mnóstwo cnót, chociażby prawdomówność. Człowiek musi być gotów oddać jakby jakąś część swojej wygody. Tak, dlaczego? Musi być gotowy do tego, żeby być ofiarnym, żeby oddać to, co jest cenne, ze względu na coś bardziej wartościowego. Pan Jezus Chrystus wymaga od nas, abyśmy mówili prawdę. I dlatego, nawet jak to jest trudne, jak trzeba się do czegoś przyznać, no to właśnie potrzebujemy złożyć tą ofiarę z nas, z naszego, na przykład, jakiegoś poczucia własnej wartości i powiedzieć po prostu, jak się rzeczy
mają, a więc jak najbardziej ten przykład Pana Jezusa wymaga od nas prawdomówności. Tutaj będę wymieniał cnoty, które mają duże znaczenie właśnie dla życia społecznego, dla tej cywilizacji, dla tego życia wspólnego ludzi jako cywilizacji. Chociażby to promuje prawdomówność, bo nie moja wygoda jest najważniejsza, tylko właśnie życie wieczne. A aby je osiągnąć, potrzebujemy chociażby mówić prawdę, nawet jak to jest trudne, jak to jest przykre, jak to wymaga pewnej ofiary. To jest również słowność. Ze względu na to potrzebujemy, mamy obowiązek dotrzymywać słowa. Tego wymaga od nas Pan nasz Jezus Chrystus. Tego potrzebujemy, aby pozostać zjednoczonym z Panem Jezusem, aby dostać się do nieba. Potrzebujemy po prostu być słownymi. Nawet wtedy, jak to jest przykre. Nawet wtedy, jak właśnie to jest dla nas pewna ofiara. Musimy oddać coś, co jest dla nas cenne, żeby tą słowne, żeby mimo wszystko pozostać osobą słowną. Rzecz fundamentalna dla życia w społeczeństwie, dla całej cywilizacji. Uczciwość, szeroko pojęta uczciwość, również dokładnie tak samo. Nawet jak to jest trudne, mamy obowiązek ją zachować. Inna rzecz to jest sama gotowość do poświęcenia się. Naśladując Pana naszego Jezusa Chrystusa, katolik musi być gotów do poświęcenia się. Poświęcenia się dla Boga, poświęcenia się dla bliźnich, poświęcenia się dla nauki, poświęcenia się dla czegoś, co człowiek uważa za cenne. To również jest zawarte właśnie w tej wielkiej idei ofiary. Ta gotowość do tego, żeby oddać część albo całe nasze życie dla czegoś, co postrzegamy jako coś bardzo cennego, wielkiego, pięknego. I to właśnie połączenie tych dwóch rzeczy, z jednej strony szacunku wobec tego świata, a z drugiej strony jednak prymatu wieczności, sprawiło, że byli ludzie, którzy właśnie, na przykład zakonnicy, którzy oddawali całe swoje życie, aby służyć Panu Bogu, ale jednocześnie na przykład rozwijać nauki, rozwijać kulturę w sensie sposobów uprawy ziemi, tym zupełnie pierwotnym tego słowa znaczenia, które robili benedyktyni, którzy rozwijali rolnictwo w Europie, bez których nie osiągnęlibyśmy pewnie nigdy tego poziomu cywilizacyjnego, który osiągnęliśmy. A więc właśnie połączenie tego prymatu wieczności z szacunkiem wobec doczesności dało nam bardzo wiele, również rozwój nauki. Powiem, ludzie szanując jednocześnie prawdę i tą rzeczywistość materialną, byli gotowi, naśladując Pana Jezusa, dla większych rzeczy ofiarować bardzo wiele z siebie, dać z siebie wszystko w służbie Boga, bliźniego, ale też na przykład właśnie nauki. To bezpośrednio wynika z tego pojęcia ofiary. Inna rzecz, również chociażby cnota pracowitości, bezpośrednio wynikająca znowu z tego połączenia. Człowiek, kto nie pracuje, ten niech też nie je, pisze święty Paweł. I nawet jak to jest trudne, jak to jest przykre właśnie, jak to wymaga ofiary z naszego czasu, ofiary z naszych sił, to mimo wszystko to wiemy, że to jest dobre. To cywilizacyjnie ma ogromne znaczenie. Mogą nam się wydawać czasami te rzeczy oczywiste, one zupełnie oczywiste nie są i istnieje mnóstwo cywilizacji, gdzie te rzeczy oczywiste wcale nie są, albo jedna z nich, albo wszystkie, albo część. A więc to na tych cnotach, między innymi, które wymieniłem, powstała nasza cywilizacja. Nie istniejąca dla tego świata, ale jednak mocno osadzona w tym świecie. I właśnie to połączenie sprawia, że jest ona tak wielka. To połączenie sprawiło, że tutaj właśnie rozwinęły się tak wysoce nauki przyrodnicze. To właśnie to połączenie niepogardzania rzeczywistością materialną, tym życiem doczesnym, ale jednocześnie świadomości tego, że prawdziwa ojczyzna jest gdzie indziej. Gotowość do ofiarowania czegoś, co oceniamy jako mniej istotne, dlatego co oceniamy jako bardziej istotne. Dla przykładu podam, w jaki sposób te idee, gdy zostaną pozostawione same sobie, gdy nie istnieją razem, mogą popaść w różnego rodzaju może nie sprzeczności, tylko mogą popaść w skrajności w rozwiązania, które wcale korzystne nie są. Na przykład, jeśli zostawimy tylko prymat wieczności, w sensie
prymat innego życia, albo pozostaje wtedy tylko pogardzanie doczesnością, życiem doczesnym. Jeśli człowiek żyje w świecie jakichś idei, tak, ale z jakiegoś powodu pogardza tym, co jest tutaj, to prowadzi siłą rzeczy do pewnego marazmu. Tu mamy przykład chociażby w buddyzmie, który uwielbiając nicość chce, aby człowiek się unicestwił. Buddyjska medytacja to jest jak najmniej myśleć, jak najmniej robić, tak żeby jak najbardziej się unicestwić. Taka cywilizacja będzie bez wątpienia będzie bardzo szybko zdążała do marazmu, do po co zajmować się nauką, po co zajmować się biednymi, po co komukolwiek pomagać, po co się o cokolwiek troszczyć, skoro to wszystko jest nic nie warte. Tak? To prowadzi do marazmu, to jest śmierć dla cywilizacji. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na cywilizacje, które mają wprawdzie szacunek dla doczesności, ale nie mają tego prymatu wieczności. To są cywilizacje, które będą miażdżyły słabych, powiedzmy. Czy to kwestia cywilizacji materialistycznych, jak komunizm, czy cywilizacji takich konsumpcyjnych, które są nastawione, hedonistycznych, które są nastawione tylko na używanie doczesności. To będą cywilizacje, gdzie będzie chodziło na przykład właśnie tylko o przyjemność, tylko o dbanie o jakiś tam konkretny interes państwa czy czegokolwiek innego. Natomiast będą miażdżyły tych, którzy nie są w stanie spełnić jakichś tam kryteriów. To będą cywilizacje, które nie będą bez pardonu realizowały jakieś tam swoje wybrane cele, niszcząc jednocześnie jednostkę. To będą cywilizacje okrutne, nieludzkie, które ostatecznie doprowadzają do wielkich zbrodni. To jest, chociaż komunizm to wiemy dobrze, cywilizacje hedonistyczne to też możemy zobaczyć na podstawie chociażby liczby zabijanych niewinnych dzieci. Tak to się kończy, gdy nie ma tych dwóch elementów. I tak krzyż, tak jak krzyż ma dwie belki, tą poziomą i pionową, zwróćmy na to uwagę, ta belka pionowa jest dłuższa. To jest ta belka, która jakby kieruje tak do góry. To jest ta belka, która ma sięgnąć tak symbolicznie do nieba. To można powiedzieć, że to ona jest obrazem tego prymatu wieczności. A druga to jest ta belka pionowa, czyli ta belka, która można by powiedzieć, że symbolizuje bardziej tą doczesność, którą się nie pogardza, którą się odpowiednio docenia, daje się odpowiednie miejsce. I teraz ta belka pionowa, ona jest umocowana na tej pionowej. Czyli ta doczesność jest umocowana na tym prymacie wieczności, na nim wisi, na tym ona jest, ale jest ten prymat wieczności, właśnie to, co wieczne, jest ważniejsze. I to razem, połączenie razem tych dwóch belek właśnie tworzy krzyż, który jest tym symbolem naszej cywilizacji, który jest osią naszej cywilizacji, który w ten sposób, można powiedzieć, obrazowo pokazuje, dlaczego nasza cywilizacja jest taka, a nie inna. I te dwie wielkie idee, prymat wieczności, ale jednocześnie niezaniedbywanie doczesności i właśnie z tego wynikająca gotowość do ofiary. Ofiara, która właśnie odpowiednio wynika z tych dwóch rzeczy. Wielkość tej wieczności, jednocześnie cenność doczesności, ale gotowość do tego, żeby poświęcić to, co piękne, ale mniej istotne, dla tego, co najważniejsze. Ta idea, wielka idea ofiary, która wydaje świętych bohaterów, męczenników, która tworzy naszą cywilizację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.